Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was pewną dawkę informacji, dlatego że od prawie tygodnia nie pojawiał się żaden film na kanale, no i troszeczkę rzeczy przez ten tydzień się zadziało. Także dzisiaj wam to oczywiście wszystko opowiem, podzielę film na rozdziały, no i wszystko będziecie wiedzieć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze przede wszystkim, czy zaczynacie grę na nowym serwerze EU11, bo głównie na ten temat będzie ten film, dlatego że ostatnio dostaliśmy informację, że właśnie już 12 kwietnia ten EU11 startuje. No i oczywiście opowiem wam o swoich planach, o powiedzmy informacjach na temat tego serwera, co ja tutaj planuję, jak będę grał, czym będę grał, no generalnie jak to zawsze wygląda, ale do tego zaraz przejdziemy. Na wstępie promocja na grzybki, dlatego że teraz już od czwartku, tak naprawdę już od wczoraj, na stronie home.syfigame.net pojawiła się promocja na grzybki 20%. Jest to kolejna promocja tydzień po tygodniu z racji tego, że już w tą niedzielę o godzinie 20 legendarny lock zamyka swoje wrota. Tak naprawdę już, no mamy to nawet napisane, ja to nagrałem w piątek rano, no i za 2 dni i 8 godzin będzie ten legendarny loszek już zamknięty. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze docisnąć ten legendarny lock, jeszcze tutaj pofarmić sobie jakieś tam itemki, jakieś tam surowce i tak dalej, no to właśnie dla takich osób ta promocja została odpalona. Od wczoraj do niedzieli na stronie home.syfigame.net trwa. No i oczywiście zachęcam do używania kodu twórcy Neutral przy zakupie. Jak będziecie kupować jakieś tam klepsydry nawet, specjalne paczki, pakiety grzybków tylko, to używajcie tego kodziku Neutral i wysyłajcie do mnie screeny. Czy to na Discordzie, czy to na Instagramie, czy to na mailu, gdzie wam wygodniej. Z racji tego, że co miesiąc od ponad roku, właśnie w ramach podziękowania za to, że używacie mojego kodu twórcy na tej stronce przy zakupie jakichś właśnie głównie grzybów, w ramach podziękowania, tak jak powiedziałem, co miesiąc są giveaway'e, czy to na PSC, czy to na grzybki, to już sobie tam zwycięzcy wybierają co chcą, w ramach wdzięczności po prostu, że mnie wspieracie, że tego kodu twórcy używacie, no i że tak to wygląda. Więc zachęcam, wszystko macie na tym banerku nade mną, home.syfigame.net, jest to oficjalna strona twórców gry, tam promocje startują dzień wcześniej niż normalnie, czyli na przykład właśnie od czwartku, tak jak w tym przypadku już od wczoraj, no i właśnie to 20% jest, także jakbyście nie zauważyli, jakbyście nie wiedzieli, to zachęcam do używania, do kupowania z kodzikiem Neutral. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny za każde użycie kodziku, czy to na najmniejszy pakiecik, czyli ten powiedzmy za 2 dyszki, czy to na największy, czyli ten za 400. No i tam oczywiście grzybki są tańsze, tam grzybki są tańsze niż normalnie, bo na przykład tutaj na aplikacji Steamowej najdroższy pakiet mamy za 500 zł, a tam tyle samo grzybów, co tutaj mamy za 400 zł, więc po prostu grzybki na tej stronce z automatu są tańsze o 20%. Warto o tym wspomnieć. Także no, to pierwsza informacja. Mamy dodatkową promocję w tym miesiącu właśnie z okazji zakończenia legendarnego lochu. No i teraz kolejna sprawa. Jest to nowy serwer EU11. Serwer EU11, który tak naprawdę został no jakiś czas temu ogłoszony, parę dni temu tak na dobrą sprawę, no i mamy napisane: nowy świat gry EU11 czeka już na premierę 12 kwietnia, więc na co czekasz? Już dziś stwórz postać o wybranym imieniu na nowym koncie i otrzymaj 25 grzybków za połączenie jej ze swoim kontem Shakes and Fidget przed startem świata w piątek. Wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie złożeniu wizyty handlarzowi grzybków. No i właśnie, mamy link do tego serwera, możemy sobie założyć konto na tym serwerze. Ja chciałem założyć sobie na odcinku razem z wami, bo dzisiaj od godziny 10 jest możliwość, wystartowała prerejestracja, już można zakładać właśnie konto na tym serwerze, natomiast miałem jakiś problem i nie mogłem założyć swojego nickname'u Neutral. Nie jest to spowodowane tym, że ktoś mi zajął ten nickname, dlatego że ja mam jakby nickname Neutral przypisany do mojego konta ogólnego, nikt jakby mi go nie może ukraść, to jest takie, wiecie, no takie zabezpieczenie przed tam, no widzami głównie, nie? Przed widzami, przed trollami, żeby nikt mi tego nicku nie ukradł, żebym ja mógł sobie grać na każdym serwerze pod swoim nickname'em, no bo nie oszukujmy się, dużo jest takich osób, które chcą właśnie zabrać tą. Natomiast właśnie nie mogłem stworzyć tego konta ze swoim nickiem Neutral, no i sobie stworzyłem konto Neuti. Nie wiem, czy będę zmieniał, czy nie, dlatego że EU11 to jest serwer, gdzie tak naprawdę będę grał tylko chwilę. Może pierwszy weekend, może pierwszy tydzień, może z 2 tygodnie, czysto for fun, głównie na streamach. Teraz wiadomo, na EU10 tutaj zaczęliśmy sobie grać long term na poważnie, mamy już 302 level, no i nie ma co zaczynać tak serwer po serwerze moim zdaniem, no bo po prostu można się szybko wypalić, więc kolejnym serwerem long term to będzie raczej EU15,
11 dla mnie, no a ten EU11 to będzie właśnie po for fun, żeby się z widzami pobawić, głównie na Twitchu, na streamach, no i pogram tam dosłownie chwilę. Jeżeli chodzi o ten serwer, to tutaj również oczywiście promocja 20% trwa i będzie trwała, z tego co wiem, no przez cały czas trwania prerejestracji, czyli do piątku za tydzień. I w ogóle tam generalnie promocja to chyba będzie do niedzieli za tydzień, jak się nie mylę. W każdym razie również można oczywiście logować się na stronie home.syfygame.net poprzez swoje ID postaci. Jak macie już założone konto w taki sam sposób jak ja, tutaj w ogóle wchodzicie sobie w Stwórz Postać, robicie, no wybieracie jakąś tam profesję, jaką chcecie grać, tutaj sobie wygląd wybieracie, no i tutaj wybieracie Europa i macie klepsydrę, jak widzicie, przy EU11. To zaznaczacie, ja już nie mogę, bo już mam konto założone, to zaznaczacie i już możecie sobie stworzyć konto. Za przypisanie tego postaci do ogólnego konta Shakes and Fidget dostajecie tam chyba 25 grzybków dodatkowo jakby, no i już można właśnie kupować te grzyby. Jak to zrobić? Wchodzicie sobie tutaj w kółeczko zębate w lewym dolnym rogu, to są oczywiście opcje, no i w zakładkę ID, w zakładkę postać, w zakładkę postać po prostu i tam macie ID postaci. To ID postaci wklejacie właśnie na stronę home.syfygame.net, tym ID postaci się logujecie i możecie kupić pakiet startowy, potem pakiet twierdzy, potem jakieś tam inne pakiety, jeżeli planujecie kupić, klepsy cydry możecie kupić no grzybki po prostu najzwyczajniej w świecie, właśnie 20% więcej za tą samą cenę, więc generalnie również tego sklepu internetowego można używać już na EU11 i również będę wdzięczny, jak będziecie używać kodu twórcy Neutral przy wszystkim co kupujecie, czy nawet ta paczka klepsyd za 12 zł, czy pakiet startowy za 2 dyszki, za wszystko będę wdzięczny. Używajcie kodu twórcy Neutral, wysyłajcie mi screeny, jak używacie tego kodu twórcy, z racji tego, że oczywiście te osoby również mogą brać udział tutaj w giveawayu, który teraz będzie w połowie kwietnia za używanie kodu twórcy. No mówię, giveawaye są generalnie co miesiąc, no ale właśnie teraz planuję odpalić ten kwietniowy jakoś w połowie kwietnia, więc tutaj no też wasze screeny z EU11 się będą liczyć do tego właśnie giveawaya. Także kupujcie pakieciki i wszystko co tam planujecie z moim kodzikiem, będę wam bardzo wdzięczny, wpisujcie ten kod twórcy Neutral. No i tyle, dzięki ślicznie za wsparcie, bo można to już robić również na nowym serwerze. Więc tak jak mówię, łowca demonów, żeby tutaj nam się ładnie levelowało, łatwo levelowało. Pogramy pierwszy weekend, pierwszy tydzień, może pierwsze dwa tygodnie. Mam pewną gildię, gildia jest eco, ewentualnie pay to win, z tego co wiem, tak, no tak generalnie się określa, więc nie jest to gildia na pewno free to play, ale tutaj ludzie eco na spokojnie znajdą swoje miejsce, no i w tej gildii będę. Gildia jest poinformowana, że będę grał raczej krótko, żeby tam się nastawili, że będą mnie musieli podmienić, ale nie przeszkadzało im to, więc generalnie tutaj właśnie sobie z nimi poklikam, tak, o for fun, żeby może troszeczkę pomóc na początku. Wiadomo, na streamach ostatnio siedzi bardzo dużo osób, więc zawsze jakąś podmiankę może znajdę, zawsze ktoś tam się może skusi dzięki mnie do gry, więc na pewno dla gildii to też jest duży, duży plus. Także no, gildia generalnie, myślę, że mogę to powiedzieć, nazywa się La Bella Vita, gdyby kogoś to interesowało. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę na start nowego serwera, to na pewno będzie ta niespodzianka. Tutaj jak zawsze pewnie dam informację na kanał, właśnie za tydzień w piątek o 16 pewnie wleci jakiś filmik, gdzie o tej niespodziance takiej startowej powiedzmy mówię, właśnie tylko na ten nowy serwer. No i co? I tyle, więc moich planów tutaj na EU11 nie ma jakoś bardzo dużo, są raczej takie proste, bez tam wiecie, jakiś fajerwerek, z racji tego, że właśnie nie planuję tutaj grać long term. EU11 to będzie dobry serwer, żeby tanim kosztem wbić topkę, z racji tego, że po prostu, no EU9 też było takim serwerem, wszyscy czekali na EU10, na EU10 poszły największe wariaty, chyba mogę to tak określić, właśnie największe wariaty, najwięksi grzybiarze, najwięksi tam, no najbogatsi powiedzmy gracze, no i EU11 raczej będzie takim chillowym serwerem. Wiadomo, że na pewno znajdzie się parę osób, które będą dużo wydawać na ten serwer, ale generalnie fajny serwer, jeżeli kogoś nie interesują numerki okrągłe, po to, żeby sobie pograć, nie wydać jakoś nie wiadomo ile grzybków, a wbić wysoki ranking i wbić tą topkę w miarę szybko. Takie jest moje zdanie, wydaje mi się, że tak to po prostu na tym EU11 będzie wyglądać. No i tyle. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten nowy serwer. Chyba wszystko powiedziałem, bo nie było tu jakoś dużo informacji odnośnie tego. Już od dzisiaj, od 10 możecie zakładać konto, możecie już kupać pakiety, pakiet startowy, jakieś właśnie grzybki, żeby już to mieć. W ogóle polecam, jeżeli chodzi o kupno grzybów, pakietów, polecam to zrobić jak najszybciej, bo nawet jakby się coś zbugowało, jakby wam coś nie doszło, to macie jeszcze cały przyszły tydzień, żeby napisać na support, żeby oni wam odpisali, ewentualnie dostarczyli te grzyby, jeżeli wam nie przyjdą czy coś. A jak będziecie to robić na sam koniec, jakby no już sam piątek, no to nie jest powiedziane, że
jakby no ogarną wam to, nie? Bo jak załóżmy za tydzień w piątek, powiedzmy o 16 kupicie pakiet, no to raczej przez weekend go nie dostaniecie, dopiero ewentualnie jeszcze w kolejnym tygodniu. Support weekend nie pracuje, także lepiej jest to zrobić wcześniej, żeby potem nie płakać, że nie macie jak grać, bo nie dostaliście grzybków czy tam pakietu, a za niego zapłaciliście. Więc to też taka moja wskazówka, że może lepiej jest po prostu zaopatrzyć się w to wszystko szybciej. O, może tak. Dobra, i teraz ostatnia sprawa tego odcinka, bo dużo osób na streamach mi o tym pisze, a mianowicie Turor. Turor po banie na EU10 dostał tutaj, no dostał bana na EU10, wiadomo, no i po tym banie postanowił zagrać na EU9, postanowił zacząć grać na EU9. No i oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że serwer wystartował, już wam tutaj mówię, kiedy dokładnie, bo pewnie mają jakieś tam daty. Tutaj niestety nie ma, tutaj nie ma kiedy wystartował, dobra, dalej, ojejku, tu wszyscy mają, kurczę, o jest, start, 5 stycznia, chyba wtedy EU9, jeżeli się nie mylę, wystartowało, 5 stycznia, no raczej to był właśnie start tego serwera. No i co? Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć to, że Turor, który wystartował 24 marca, czyli powiedzmy no 2 tygodnie temu niecałe, już ma najlepsze statystyki bazowe na tym serwerze. Wystartował no prawie 3 miesiące później, jeżeli się nie mylę, bo luty, marzec, no i powiedzmy kwiecień, prawie 3 miesiące później wystartował ten Turor, no i ma najlepsze statystyki na serwerze. Dlaczego? Ano dlatego, że legendarny Loszek. Oczywiście legendarny Loszek, także on nie dość, że ma już tutaj prawie 336 level w tak krótkim czasie, same legendarne gemy po 800, itemki poulepszane, zobaczcie, już razy 15, no bo oczywiście z legendarnego lochu od groma jakiś tam surek do kowala, tutaj mamy kiedy wbił 300 level po 5 dniach w ogóle, no i mamy boczki po 1600, niecałe szczęście tak samo, no i inta to jest 5000 i 4000 HP. Gdzie topowi gracze, spójrzmy sobie tutaj na topowych, 400, 3,5, zobaczcie. Tutaj kolejny topowy, 4 koła, 3,5. Tutaj kolejny topowy, 4, 300, 3,5. Zobaczcie, najwyższe levele, najwyższe topowe levele, najlepsi gracze tego serwera mają słabsze statystyki, aniżeli taki Turor. Tutaj technikal, no on gra od początku, patrzcie, 3800, 3500. Turor robi po raz kolejny coś niesamowitego, zrobił coś niesamowitego. Niemożliwe to jest dla mnie, szczerze mówiąc. W sensie, no wiadomo, no nie wiem jaki jest cel, nie wiem co tutaj Turor planuje. Gra sobie nekromantą, może chce zrobić najlepszego nekromantę na świecie, z najwyższym levelem, z najlepszymi statystykami, no ale jest to dla mnie po prostu niemożliwe, że on dostaje bana na takim EU10 i po chwili zaczyna na EU9 i od nowa robi to samo, czyli ładuje masę pieniążków w grę po to, żeby właśnie sobie no sfarmić statystyki, zrobić kolejną bardzo mocną postać, znowu pojawić się powiedzmy w tytułach filmów jakichś tam twórców, między innymi mojego pewnie, także jest to naprawdę coś niesamowitego, coś bardzo ciekawego, jak to wszystko tutaj wygląda. Śmiesznie, generalnie śmiesznie, fajnie, no ale to tak w ramach właśnie takiej ciekawostki, że Turor postanowił kolejny projekt odpalić, tym razem nekromantę, no idzie mu to całkiem nieźle, bo w te niecałe 2 tygodnie ma najlepsze statystyki na serwerze. Oczywiście wiadomo, levela nie przegoni, no bo statystyki zawsze można kupić, czy to legendarnym lochem, czy skipowaniem gemów, czy powiedzmy, czy tam jeszcze, no nawet kupowaniem powiedzmy gryfosmoka, nie? Przedłużasz gryfosmoka, dostajesz golda i w ten sposób sobie kupujesz golda statystyki, no a tutaj mamy jakby no w niecałe 2 tygodnie przegoniony cały serwer. Level oczywiście, tak jak wspomniałem, odstaje, no bo tutaj no nie prześcignie tych powiedzmy prawie 3 miesięcy gry, tych innych postaci, no bo tu najwyższe levely no to mamy 376, on w ogóle stopuje lochy, nie widzę, żeby stopował, 376, 361, 364, więc te levely no są o wiele wyższe aniżeli Turor, no ale tutaj statystyki, jak sami zobaczyliście, ma najwyższe na serwerze już w tym momencie, mimo takiego levela i mimo tak krótkiego stażu gry. Także no, to tak w formie ciekawostki, możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. I chyba tyle ode mnie. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Taki szybki film informacyjny, ciekawostkowy, co tam ostatnio się w Shake'ie dzieje. Zapraszam oczywiście na streamy na Twitchu, twitch.tv, ukośnik w prawo neutral.sf. Tutaj zresztą macie moją nazwę na Twitchu, bo tam się bardzo dużo dzieje. Przez ostatnie 4 dni przestreamowałem prawie 50 godzin, po 11, 12, 13 godzin dziennie streamowałem.
Instagramem, więc tam spędzam dużo czasu, zapraszam serdecznie, bo tam jest mnie tyle, że pewnie dużo osób ma mnie już dość. Wszystko ode mnie, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, piszcie w komentarzu, co sądzicie o tym nowym projekcie Turora, czy będziecie grać na EU11, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy na grzybkach, czy free to play, co tam generalnie planujecie. Oczywiście kciuka w górę zostawcie, subujcie z dzwonem, tak jak powiedziałem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I wszystko, dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!